Tam grawelki. Nie wiem, czy znacie tam jest tą miejscówę, ale pewno znacie. Są skały pod Tyńcem. I to jest moje płócienne gniazdo, żeby sobie doglądać, czy się asfaltują wały w ramach wycianej trasy rowerowej. Ten ostatni brakujący kawałek. No niestety jeszcze nie. Z dołu to jest to tak wygląda, czyli jeszcze bez asfaltu, prace trwają. Jak widać na załączonym obrazku. Także jeździmy jeszcze objazdem. Jest to plac budowy. Także się nie denerwujcie, jeszcze parę miesięcy i będzie gotowe do jazdy. To będzie moim zdaniem najładniejszy odcinek wycianej trasy rowerowej w Małopolsce. Z takim widokiem.